Wyobraźmy sobie taką sytuację. Znajdujemy się w pokoju razem z kilkunastoma wielkimi piecami. Wiemy, że zaraz zaczną one grzać, zwiększając temperaturę powietrza. Ile będziemy w stanie przetrwać w tym pokoju? Efekty ekstremalnej temperatury są nam ludziom dobrze znane. Ogień jest z nami od początków cywilizacji. Do tego życie w różnych miejscach narażało nas na nawet 50-stopniowe upały. No i nie sposób tutaj nie wspomnieć o licznych eksperymentach, które przeprowadzano głównie podczas II wojny światowej, gdzie III Rzesza czy Japonia używały więźniów, żeby sprawdzić, jak zachowa się ciało poddane bezpośredniemu działaniu ognia, wrzątku czy innych źródeł gorąca. Ten temat jednak poruszyłem na innym odcinku, który możecie sprawdzić tutaj. Standardowa temperatura ludzkiego ciała to od 36,5 do 36,7 stopni Celsjusza. Rozpiętość temperatury, w której jest nam wygodnie, to od 18 do 24 stopni i jest to tak zwana temperatura pokojowa. To jednak jest zależne od pory roku czy warunków takich jak wilgotność czy średnia temperatura na zewnątrz. Inaczej nasz organizm zareaguje na 50-stopniowy upał, kiedy przez ostatnie 10 lat żyliśmy na pustyni, gdzie 35 było normą, a inaczej, kiedy przybyliśmy z koła podbiegunowego. Jeśli chodzi stricte o przetrwanie, to z odpowiednimi ubraniami i narzędziami potrafimy przeżyć temperatury od arktycznych minus 40 do pustynnych 50. Dzieje się tak jednak głównie dzięki właśnie naszym umiejętnościom i przedmiotom, a nie wrodzonej odporności. Więc przyjrzyjmy się, co się stanie, jeśli będziemy zwiększać temperaturę dla człowieka, który jest ubrany w samą bieliznę. Wzrost temperatury do mniej więcej 30 stopni będzie nieodczuwalny, jeśli mówimy to o osobach w tak zwanej sile wieku. Zaczniemy się pocić, będziemy odczuwać ciepło, ale nie będzie ono sprawiało nam dużego dyskomfortu. Dla starszych osób jednak może to być stosunkowo niebezpieczne, bo temperatura pomiędzy 30 a 35 stopni może doprowadzić do udaru w sytuacji, w której temperatura ciała wzrośnie do 40 stopni i nie będzie miało możliwości zmniejszenia tej temperatury. Bez pomocy ze stale zwiększającym się ciepłem szanse na śmierć są bardzo duże. Tak samo dla reszty z nas. Spędzanie kolejnych minut w pokoju, w którym temperatura tylko rośnie, stwarza właśnie ryzyko udaru cieplnego, zwłaszcza jeśli mamy problemy z krążeniem. Tutaj pojawi się cała masa objawów, bóle głowy, nudności, pocenie się, blada skóra. W końcu jednak przyjdzie zmęczenie, majaczenie, drgawki, a za nimi śpiączka i śmierć. No ale przecież w saunie jest dużo cieplej, a ludzie tam wytrzymują. Możecie powiedzieć, i jest to teoretycznie prawda. W saunie panuje temperatura od 65 do 90 stopni Celsjusza i spędza się w niej maksymalnie kilka minut, a przynajmniej powinno. Są też sauny fińskie, gdzie temperatura to 110 stopni. Właśnie w takiej padł rekord najdłuższego siedzenia w saunie i wyjścia o własnych siłach, czyli 16 minut i 15 sekund. Było to na corocznych zawodach w saunowaniu, które po 2010 roku się nie odbywają. Czemu? Bo wtedy właśnie jeden z uczestników po 6 minutach zmarł. I nie był to amator, a osoba, która przygotowywała się do zawodów. Więc jak widać, z wysoką temperaturą nie ma żartów, zwłaszcza jeśli, jak w saunie, wilgotność jest wysoka. Przy 50% wilgotności powietrza niecała godzina w 50 stopniach może być dla nas śmiertelna. Czemu się tak dzieje? Ponieważ ważna jest temperatura wewnątrz naszego ciała i utrzymanie jej w bezpiecznych cyfrach. Znalezienie się w gorącym pokoju, w którym pocenie się czy jakakolwiek inna forma obrony naszego ciała przed temperaturą nie działa, będzie powodować nieuchronną śmierć, w krótszym czy w dłuższym czasie. No bo jak ma wychładzać się nasze ciało, kiedy wszędzie wokół jest wyższa temperatura? Kiedy nasza wewnętrzna temperatura osiągnie wartość wyższą niż 42,3 stopnia, to koniec, nie ma żadnej szansy. Nasz organizm odczuje nieodwracalne zmiany, mózg przestaje funkcjonować poprawnie, a białka w naszym ciele ulegają denaturacji. Wiele osób może jednak zwrócić uwagę, że jak to tak nisko, przecież ludzie przeżywają pożary domów, a te mogą osiągać nawet zawrotne 800 stopni. Z tym, że takich ludzie nie przeżywają. Bezpośredni kontakt z ogniem to dotknięcie czegoś, czego temperatura to 600 stopni w najlepszym dla nas scenariuszu. Żeby uzmysłowić sobie, jak absolutnie niebezpieczne to jest, to powiem, że woda o temperaturze 71 stopni wystarczy, by uszkodzić skórę i spowodować obrażenia. Dodatkowo, w momencie, w którym powietrze ma 600 stopni, na dobrą sprawę te oparzenia tworzą się same. Białko w naszym ciele rozpada się, a jeden oddech wystarczy, by poparzyć sobie nos, przełyk i płuca. Pożary można przeżyć tylko jeśli faktycznie szybko się z nich wydostanie, albo zostanie wyciągnięty. Każda minuta przybliży nas bowiem do śmierci. Tak jak siedzenie w naszym pokoju z piecami. Temperatura może rosnąć dalej, jednak na dobrą sprawę nawet z niską wilgotnością. Przy 100 stopniach nasze szanse na przeżycie są niskie. W którymś momencie padniemy z powodu udaru, a potem umrzemy, kiedy białka w mózgu się po prostu zetną, niczym jajka na patelni. Jednak temperatura dalej będzie rosnąć. Dochodząc do 200 stopni, nasze ciało nie będzie wyglądać ładnie, bo powoli zacznie wytapiać się z niego tłuszcz.
W okolicach 230 stopni nasza bielizna, jeśli była wykonana z cienkiej bawełny, może zacząć się palić. To samo zresztą nasze włosy, jeśli do tej pory wytworzyliśmy odpowiednią ilość tłuszczu, to zacznie on działać jak wosk w świecy, z płonącymi ubraniami i włosami jako knotem. W ten sposób możemy płonąć nawet kilka godzin. Ostatecznie jednak nasze ciało zmieni się w pył, kiedy osiągnie około 1000 stopni Celsjusza. Takiej, którą stosujemy w piecach kremacyjnych. Tak wysokie ekstremalne temperatury to jednak wynik spalania odpowiednich materiałów i w kontakt z nimi możemy wejść sporadycznie. Niemniej jednak wysokie temperatury są zagrożeniem, zwłaszcza jeśli trwają długo. Czasem nie musi to być dużo, wystarczy lato w mieście, gdzie temperatura powietrza to te 33 stopnie, a beton i budynki nagrzewają się do nawet kilkunastu stopni więcej. Już wtedy możemy odczuć objawy udaru. W USA na udar słoneczny umiera 600 osób rocznie, w Indiach nawet 2000. W Europie to kolejne setki śmierci. A temperatura nie musi wcale być ekstremalnie wysoka, jak w dzisiejszym odcinku. Wystarczy, że jest stała i atakuje tych, którzy nie mają jak się bronić. A niestety z rosnącymi temperaturami, a także z coraz bardziej betonową zabudową miast, w których ta temperatura tylko rośnie, takich przypadków będzie więcej. Więc może powinniśmy spróbować się w jakiś sposób ochłodzić. Tylko i tutaj nie należy przesadzać. Tak jak z wysoką temperaturą, nasz organizm ma swoje limity i zmniejszenie temperatury może doprowadzić do tego, że nasze ciało zacznie się wyziębiać. Z początku nie poczujemy za dużo, po prostu chłód. Jednak kiedy zejdziemy poniżej 30 stopni naszego ciała, zaczniemy odczuwać pierwsze symptomy hipotermii. Poczujemy drżenie mięśni i zawroty głowy. Będzie to ostatni moment, by samemu jakoś zareagować, bo poniżej 32 stopni naszego ciała zaczniemy odczuwać fizyczny ból. A także zaczniemy mieć problem z określeniem tego, gdzie jesteśmy, ani co się z nami dzieje. Dodatkowo możemy też stracić przytomność. Nasze kończyny, a w szczególności palce, mogą też ulec odmrożeniu. Dzieje się tak, kiedy temperatura uszkadza skórę. Te będą stopniowo się nasilały od poziomu zaczerwienia i bólu przez pęcherze po martwicę całych fragmentów ciała. Dodatkowo przyczynią się one do dalszego wytracania temperatury. To z kolei spowoduje, że spadnie ona poniżej 28 stopni, a to jest już stan śmiertelny. Utrata świadomości, słaby puls. Nasze ciało będzie się wyłączać i jeśli nie otrzymamy żadnej pomocy, to niestety śmierć będzie oczywistym następstwem, zwłaszcza jeśli nasza temperatura spadnie poniżej 26 stopni. Wcale nie jest tak, że musi ona nastąpić od razu. Pani Anna Bagenholm jest tego idealnym przykładem. W 1999 roku wpadła ona pod lodowatą wodę, a temperatura jej ciała spadła do 13,7 stopni Celsjusza. Została ona uratowana i przez następne 9 godzin walczono o jej życie. W ciągu kilku miesięcy odzyskała ona sprawność w ciele. Co prawda, po latach cały czas uszkodzone nerwy dawały o sobie znać, jednak jej życie wcale nie uległo większej zmianie. Co prawda, jest to tylko jeden przypadek. Jest to jednak potwierdzenie tego, że nasz organizm może wytrwać w naprawdę ekstremalnych warunkach. Lecz kolejnym przykładem tych ekstremalności może być postać Wima Hofa, Holendra, który regularnie bije rekordy związane z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi. Kąpał się w lodzie przez godzinę i 52 minuty. Przebiegł pustynię Namib bez nawadniania, czy przez 2 godziny i 16 minut biegł boso po lodzie. Oczywiście wszystko to jest efekt bardzo specyficznych treningów. Dodatkowo często pod okiem specjalistów. No, ja oczywiście nie polecam spędzania dłuższego czasu, czy to w nagrzanej saunie, czy w lodowatym jeziorze. Ale polecam Wam, żebyście mogli zobaczyć kolejny odcinek, którego jeszcze być może nie widzieliście. Zawsze możecie też odsłuchać tego odcinka albo innych jako podcast, a także sprawdzić Instagrama. My widzimy się w każdy piątek. Cześć!